zanim opowiem wam, jak zobaczyłem Czerwonego Diabła, dla niewtajemniczonych muszę powiedzieć, że fotoradary w Niemczech rozróżniają pojazdy, to znaczy ciężarówki, osobówki, no i motocykle robią od tyłu tablice rejestracyjne. No i przeważnie fotoradar w Niemczech błyska na czerwono. No i tak sobie jadę dzisiaj i w okolicach autostrady czwórki, gdzie łączy się z siódemką, było zablokowane. No i Tymek wziął, zaaplikował objazd. Objazd dość prosty, bo tam było, trzeba było landóweczką 25, pojechać do 65 i z powrotem wrócić na siódemkę. No ale był taki mały problem, że był zakaz dla ciężarówek w miasteczku na tej landówce 65, to znaczy od godziny 20 do 6 rano. No ale szły przed nim ciężarówki, no i ze z tyłu też, no to kurczę, no jedziemy, no bo co tutaj zrobić, nie? No i z daleka już widziałem błyska. Jeden błysk, drugi błysk, trzeci błysk. W końcu dochodzi do mnie, zwolniłem, tak sobie myślę, może mnie nie zauważy, zwolniłem do 20. Tak się toczę i wtedy ryb, zobaczyłem Czerwonego Diabła. Błysło, także mogę się spodziewać mniej więcej 100 do 120 euro. Ciekawe w jakim terminie. Także pozdrawiam.